Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i jak parę dni temu pokonaliśmy pierwszego Mario, dzisiaj tak zabijamy drugiego Hydraulika. Mam nadzieję, że w drugiej części będzie to już Luigi, nie będziemy zabijać tym razem znowu Mario, który już jest niby martwy. Nie wiem jeszcze pojęcia, jak to będzie wszystko wyglądało, ale mam nadzieję, że wam to się spodoba. I zanim zacznie ktośkolwiek gadać, skupię się na tym, na moim ubiorze, wygląda cokolwiek. To jest nagrywane tego samego dnia. Nagrywane tego samego dnia, więc niech mi nikt nie mówi, że ja przez parę dni siedzę w tych samych ubraniach i tak dalej, bo to jest nieprawda. To jest nieprawda. Ale teraz już bez doszukania na temat mojego wyglądu, klikamy play i zaczynamy world pierwszy, zobaczymy. O nie, patrzcie, world czwarty, czyli jakby kontynuacja tego wszystkiego jest, patrzcie. Znaczy możemy cofnąć do poprzednich światów, ale mamy kolejny świat i świat minus jeden jest jako ostatni. Potrzebujemy 108 gwiazdek, żeby dokonać tego odblokowania i zaczynamy sobie pewnie od jakiegoś znowu pseudo tutorialu, znowu historyjka. Tak, czyli Mario zobaczył, że księżniczka jest na plaży. O nie, on podąża do księżniczki. Zniszczcie go, jakaś królewska żabka tak powiedziała. Czyli musimy teraz zabijać znowu naszego Mariosa poprzez zabijanie go naszymi gumbami, ale tym razem widzieliście, nasza księżniczka pojawia się na początku levelu jako niby taka jego zachęta, żeby biegł w tę stronę. Okej, okay. Jak widać, początkowe levele są, oh fuck, są dość podobne do tych z pierwszej części, ale mam nadzieję, że to będzie tylko taki chwilowy. Wait, what? Aha, czyli muszę teraz tutaj. Wait, what? Czyli muszę spowodować, że on skoczy na górę i ten górny go zniszczy. Bang, bang! Tak się go niszczy, tak się niszczy naszego Mario. Czyli widać, już są inne levele. Tylko te pierwsze były początkowo jakieś takie. O ty, ale mnie ograłeś. I znowu mnie ograłeś, co to ma być? Czyli ja muszę mniej więcej dotąd dojść. Muszę spowodować, że on podskoczy do góry. O, fuck, że kliknąłem. Podskoczy do góry, a następnie musimy szybko się odsunąć, bo. Czyli on mógł spać z drugiej strony, ja myślałem, że muszę go jebnąć. Okej, no dobra, spoko. Czyli tak, to jest postać, to możemy sobie skakać. Teraz Mario, elo. Bang, skoczyliśmy ci na głowę, bo nie mogłeś tak szybko drugi raz podskoczyć. Mamy 3 gwiazdki, mam nadzieję. Tak, musimy 108 zbawić do tego, aby odblokować się. Ej, stary, ej. Aaaa, szybciej skończyłem przed tobą i dostałeś w pierdy. 108 gwiazdek potrzebujemy, żeby. Wait, what? What the f... Okej, okay, zostaję tutaj w takim razie. O co chodzi z tą, czemu ty skaczesz tak wysoko? Bang! Giniesz, szmato. Czemu ty masz jakieś latające skrzydełka? O, fajnie, jeszcze nie dość, że latające skrzydełka, to jeszcze jako strzelająca faja, ta? Super. Pewnie traci się jak... Tak, traciłeś wszystkie te... No, jeszcze mnie naskoczył. Nie, jestem tak żałosny, że on jeszcze mnie naskoczył. Dobra, strzelaj. To zaraz spadaj, no. Spadaj. Wow, jak się zaraz wkurzi, w ogóle masz monitor. Przepraszam za tę emocję podczas gry w Mario, ale jednak. Nie, on przeskakuje, ja mi się to nie podoba. Ja nie pozwalam sobie przeskakiwać przez moją czerwoną kuleczkę, stary. Co to ma być? Może ja muszę przeskoczyć. Aaaa, musimy skoczyć szybciej niż on podskoczył, znowu. Okej, teraz mamy. Rzucanie skarpetkami? Naprawdę nasz ziomeczek nas rzuca skarpetkami, zamiast po prostu rzucać aksami? No dobra, spoko. Co musimy tutaj podskoczyć? Wait, what? Wait, bo się zgubiłem. Jak ja mam niby dorzucić skarpetkami w którąś z tamtych stron? No będzie tak, że jakoś... What? Nie, serio, jestem zgubiony trochę? Chyba, że ja mogę wyskoczyć górą jakoś. Nie mogę. Tu też nie mogę wyjść w żadną stronę. Co ja mam tu jest zrobić? Zgubiłem się na grze o Mario. Jasna cholera. Co ja mogę moim ziomeczkiem zrobić? Ej, już nie da się sięgnąć tam, halo. Halo, może ja mogę coś kliknąć, jakoś przesunąć. Mario. Nie, wait, what? Ha? Dajcie mi się chwilę nad tym zastanowić, okej? Okay? Chwilę się nad tym zastanowię. Wait, what? Zauważyliście to? Te skarpetki wracają, czyli musimy rzucić po prostu tę skarpetkę w tę stronę i one po prostu wrócą. One po prostu wrócą i naszego Mario pieprzną. Ja pierdzielę, to było tak proste, a ja dopiero przypadkowo
kliknąłem to, otoczyłem się tam, dostałem, to sobie kliknąłem, tak mówię, zastanawiam się dalej, jeb, jebnęło go. Super, spoko. Co teraz? Aha, no spoko. No spoko. No spoko. Czy to mi się wydaje, że musimy walnąć na tym poziomie skarpetką? Nie? Musimy jakoś skoczyć na... Skoczyć na to, jakoś go pieprzyć skarpetką najwyraźniej? O, fuck. No nie mogę już podskoczyć. Tak jest, w końcu dostaję skarpetą po mordzie. Pewnie były niewyprane albo jakieś twarde, wiecie, stare skarpetki, po prostu tak pieprznęły go. No zobaczmy teraz. A, czy musimy jakoś przestrzelić w prawo, żeby pociął w lewo, no okej. Świat pierwszy pokonał, mamy teraz jakiegoś gościa z hełmem, który cię może podbić, okej. I możemy wracać jak niczym żółw, czyli jesteśmy tak jakby tym żółwiem, tylko przebranym żółwiem, jesteśmy gumbą przebraną za żółwia, okej. Stary, musisz tutaj wskazać, tu musisz tam spać, patrz. Pink. No i spadasz do wody, bang bang. Dobra, prosty level, jakby już wiem, jak działa ta postać. Aha, musimy go... Jakoś go musimy pieprząć szybko, żeby tutaj nas... Aha, okej. Dobrze, udało się go zrobić na czas ten nasz kwadracik, który pchnął naszego ludzika. Okej, czyli musimy tutaj wszystko... Musimy tu jakoś przeskoczyć. Podskoczyć tutaj. A, nie wyliczyłem dobrze, nie wyliczyłem dobrze. Badam, 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 badam. I tutaj się złamałeś na nóżce. Pizdo! Ha! Giniesz, Mario. Okej, teraz mamy... Przecie. Mogę rzucać tymi ziomeczkami. Po czym mogę się nimi ruszać na boki jeszcze, tak? Okej, spoko, spoko. Jesteśmy chmurką, puśćmy naszego ziom... Naszego ziomka puśćmy tutaj, no. O, oh, fuck. Tu. No i tutaj, nie masz jak przeskoczyć, tak? Mario. Okej, czyli jednak masz. Super. Aha, czyli poczekajcie, ja muszę tutaj nim poczekać. Jak on będzie przeskakiwał, to ja wtedy muszę na niego przebiec, patrzcie. Tak, wystarczyło. Dobrze, mamy 3 gwiazdeczki na pewno? Mamy 3 gwiazdeczki, zaliczony levelik. Ej, co teraz mam zrobić? Ej, co teraz mam zrobić? A, pewnie muszę go rzucić tutaj i z nim spaść. Ha! Centralnie przed finiszem, Mario. Idealnie, idealnie wyliczone. Okej, teraz mamy... Aha, no dobra, tylko że musimy teraz zrobić tak, żeby on przeskoczył. Przez te niby 3... Musimy zrobić, żeby przeskoczył przez 3, ale nie zabił żadnego z nich. Ten ostatni musi stać tutaj, zobaczcie. Nie, tam był pieniążek. On musi stać tu. Nie, obraz nie podskoczy. Fuck. Czyli musi być, muszę dwóch użyć. Tu jeden, jeszcze jeden stanie tutaj, a drugi stanie gdzieś tam. Jeden musi być tu. Drugi musi być tu. Nie, znowu źle. Fuck. Pierwsza rzuć tego na prawo. Dopiero tego. Kiedy on wybije się na tym... Tutaj to... Haha, wymierzone. Jezus, to jest tak głupie, że tak jak grało Mario. W sumie co grało Mario, która praktycznie powinna być niegroźna, powinna nie dawać radości komuś w moim wieku. Daje mi tyle radości w momencie, gdy mogę dobić tego Mario, którym się zadło dzieciństwo, gdzie skakało się po tych wszystkich blokach, które wkurwiało się na to, że nie mogło się przejść jakiegoś levelu. W końcu jest ten moment, kiedy to musimy to zrobić. Pop out. Aha, czyli teraz wynosimy tutaj ten, roślinkę, okej, czyli zabójcze roślinki, które też wkurzały zawsze wychodząc nie wiadomo kiedy z tych rur, są po naszej stronie tym razem, super. Aha, nie. No dobra, wszystko fajnie, spoko, ale... Kumacie. Aaa, do wody musiałem go wypchnąć po prostu, nie? Myślałem, że jakoś muszę, nie wiem, najpierw odbić od jednego, potem od drugiego, żeby się zabiło jakoś coś na to... Nie mogę też go puścić, bo mnie zabije, ale nie mogę też za... To jest strzelający! Widzieliście, on był strzelający. Czyli można go puścić i dopiero strzelić w prawo, okej, okay, to są jakby rakietki z pierwszej części. Spoko. Everything is under control. A on strzela się automatycznie! Boże, jeden, to było tak proste, tak głupio zwaliłem. Okej.
A, okej, okay, dobra, 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 to musi... Wait, what? Musi pójść jakoś na górę, ale żeby poszedł na górę... Hmm. Żeby poszedł na górę... Żeby poszedł na górę, musi mieć tutaj tą blokadę, tak? Musiałem to szybko kliknąć. Okej, okay, dobra, 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 mniej więcej wiem, jak to zrobić. Puścić w lewo. Jeżeli puścimy w lewo, mam teraz puścić tego gościa w górę. Okej, okay, i teraz zostawić. Nie mam wszystkich gwiazdek jeszcze do tego. Nie zdobyłem wszystkich gwiazdek, bo się... Ej, nie, ja muszę mieć tę grę na 100%. To nie ma tak łatwo, stary. Teraz tak, ten musi się wychylić w dobrym momencie. Super, 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 super. Jest! 3 gwiazdeczki, zrobione. Udało się, jest ta radość. Stary, stary, jestem tak żałosny, drugie to takie, wow. Aha, czyli musimy, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Dostał, myślałem, że mam coś strzelić, coś, dlatego on nas tak wyskakuje, ale nie. Jeżeli nie podskoczy tak szybko, to... Czyli musimy go wypchnąć, Boże, jedyny, musimy go wypchnąć, ale tak... Okej, okay, wracaj teraz, ziomek. Wyleciałeś do wody, bang! Zastanawiam się zawsze, czemu w Mario wona zabijała. Nie może on go plusk, czy... Może się utopił, tylko zawsze było, albo że go zabijało, albo po prostu było, że odskakiwał od wody i że niby, się, niby go to raniło. Czemu? Nie mam pojęcia. Aha, musimy go wziąć pod jeden z tych murków i wtedy dopiero wskoczy, bo nie będziemy wtedy podskoczyć, okej. Okay. Aha. No spoko. O, to jest kurkobańcu. Nie spodziewałem się coś takiego, że będziesz mógł mi przeskoczyć jeszcze. Aha, teraz udało się. Widzicie, to jest wrogie oczka tej rybki. Ona ma takie rubinowe oczy, które pokazują, że chcą go zabić. Okej, okay, teraz musimy poczekać. Okej, okay, ale żeby go nie odbić za bardzo, musimy... Okej, okay. Teraz musimy go tutaj podbić. Teraz będziemy musieli jeszcze go tutaj podbić. I tu. Przeskoczył mnie, fuck. Okej, okay. Teraz tutaj, tutaj i tutaj. Teraz tu. Zwracaj, stary. Nie, wracaj do mnie. Dobrze, zdążyliśmy, żeby zrobić 3 gwiazdeczki, super. Pęk. Lecimy dalej z levelami. Okej, okay, teraz jesteśmy w wodzie. Jesteśmy w wodzie i co ja mogę robić z tym ziomeczkiem? Aha, że mogę pływać im wyżej i wyżej. Okej, okay, okej. Okay. I go możemy trafić z każdej strony z góry tymi naszymi maskami, okej. Okay. No nie, przeleciałem go, nie. To zabrzmiało dwuznacznie. O Jezus, nie poleciałem na górę. Puszu, 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 puszu. Dobrze, myślałem, że już nie zdążę go trafić, że przejdzie znowu za moją skórę, okej. Okay. Mamy tu jakieś malutkie gunwinka, którymi pewnie będę mógł w jakiś sposób strzelać, tak? Czy coś tego typu? A nie, a ja mogę spuścić i będą takie pode mną zwisały i on wtedy wpadnie, tak? Dobrze myślę? Dobrze myślę, ale... Jakby zabrakło mi czasu, żeby je dobrze spuścić. Szybko, 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 szybko. Spadaj na dół, szybko! Dobrze, dotarłem do niego na czas, zajebiście. Jezu, już myślałem, znowu będę musiał powtórzyć, to jest takie... O nie. Nie dość, że strzelający, to jeszcze super mocą, super. Ej, 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 to mi się nie podoba, no bo... Jak ja on... Aha, czy ja powoduję, że on leci w górę jeszcze, okej. Okay. Na początku owszem sam skacze. Ale co potem? Ej, nie, może też muszę czekać, zobaczmy. Nie no, nie muszę czekać, bo on tak to nie skacze. No, czyli wiem, że już tu będzie trudniej zrobić o wiele te 3 gwiazdki, ale ja się postaram. Ty głupi śmieciu, proszę mi nie strzelać. Dawaj, ja może ja muszę po prostu się ustawić. Nie
Widzę, że ustawię tak mniej więcej w prawej stronie, to wtedy jak on na mnie będzie spadał, to powinien podskoczyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Albo nie. Więc tutaj stanę. I wtedy jak spadnie, to może podskoczyć od razu. Jak ja mógł spodować, żebyś podskoczył od razu, co? Mordo. O. Zajebiście. Jest! Myślałem, że już mnie złapie kurna swoją kuleczką. Boże, te wodne lewe są straszne, te duszkowate i wodne lewe są do dupy. Ok, mamy już super rybę. You can swim and also dash forward with... co? A, nie trafiłem go po czym... I tak moja tylna część ciała go zabiła, no spoko. Ok, teraz tak, płyniesz tędy. Zabiłem się sam, jestem genialny. Muszę uważać na to, żeby sam się nie utopić, super. No stary, ale ty spaniesz tak. The fuck? Tak mam do ciebie dolecieć. W ten sposób mam to po prostu uderzać. Wtedy to cię zamknie tutaj. I cię zmiażdży. I co teraz, ma to co? Bang! Nie miałeś gdzie uciekać, to musiałeś dostać ode mnie dużego... Co? Dwie gwiazdki? Nope. I jak już wiem, co mam robić, to... Nope. No i mamy trzy gwiazdeczki, ładnie rybka zarobiona, pięknie udusiła naszego... naszego Mariosa. Okej. Okay. Ej, nie, no to mi się nie podobało. Aha, muszę teraz tak tego uniknąć. Boże, jedyny. W tą stronę chcę uniknąć. Jak będę z tej strony, to będę chciał w drugą stronę uniknąć. Nie. Bang! I wyliczone tak, żebyś dostał wpierd od naszej kochanej dużej rybki. Znowu masz super moce. Znowu masz super moce, ja nie mam na co zbytnio uderzyć. Boże, te kosteczki muszę walić. To było piękne. Tak? Dobrze myślę. Dobrze myślę, muszę walić w te kwadraty. Znaczy, czemu mnie to wali za pierwszym razem od razu, co? Jakim kurna prawem? Okej, okay, to walniemy od samej góry, tak? Aha, to się wtedy odbije. Super. Znaczy, na pewno trzeba zrobić samą górę. Trzeba szybko odlecieć od tego. Nie, 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 nie. Teraz trzeba walnąć w jakiś inny level. Na samym dole. Walnęło mnie. Ewentualnie właśnie dwa razy mogłem walnąć i tyle. Udusisz się, stary. Udusisz się pod wodą. Bang! Zginąłeś. Water Warlord. Okej, dopływamy do naszej księżniczki, czyli co, koniec gry? Nie płać, księżniczko. Mamy zablokowanego, uwięzionego twojego prześladowcę hydraulika na zawsze w podwodnym świecie, znaczy w minusowym świecie. Teraz jesteś bezpieczna tutaj na tej wyspie. My wygraliśmy ponownie. I znowu twerkująca księżniczka. Wink, 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 wink. I ponownie koniec gry. Mam nadzieję, że trzecia gra, część się kiedyś pojawi, bo trzeciej części nie znalazłem. A ta gra była z Game Jolta, wciąż gram na Game Jolcie. Trzeciej części tutaj nie ma niestety. Ale z racji tego, że ona jest zawsze w polecanych, więc pewnie jeżeli trzecia część wyjdzie, to będzie można ją ogarnąć sobie i nagrać. Ja się nazywam, że się z wami żegnam. Mam nadzieję, że zabójstwo od kolejnego Mario wam się spodobało. Tym razem uwięziliśmy go pod wodą, więc raczej stanu tak szybko nie ucieknie. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I siemanko, peace, yo!